Także witajcie moi drodzy bardzo serdecznie i dzisiaj będzie film z całego tu gospodarstwa. Pokażę wam co gołąbków. Tutaj nas nosiły trochę tych patyków, ale jajek na szczęście nie niosą. Te mieszańce chyba się rozparowały. Tutaj brudne półki. Będę musiał im zeskrobać, bo ta parka, o ten bialutki był. Gdzie on jest tam? Nie ma go. Tutaj Sara teraz siedzi. Samiec. Że gołębie latają, garłacz już jest na wlocie, tutaj wody wypiły bardzo dużo, także no taki film dzisiaj będzie tutaj z całego gospodarstwa, pokażę wam wszystko ten, tutaj złapałem go teraz, do samca puszczę, bo już wyczyszczone ma tamto skrzydło, to może latać bez problemu, teraz się tak nie męczy. Trochę wody, bo mówię, biorę im w wiaderkach, bo nie chce mi się chodzić, że wleję tutaj trochę. Dobra, o, nawet za dużo wlema. A dobra, tam ściekło trochę na dół. No i tam mają trochę jedzenia, już nie daję im za dużo. Wystarczająco dla nich tutaj przepiórki. Oj, 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 dobra. Bo często wychodzą mi te przepiórki tutaj, tędy. Jak nie zamknę, to tylko czekają, żeby wyjść. Tu im trochę też wleję, tylko nie za dużo, bo przepiórki nie mogą mieć mokro, bo im się te kupy przyczepiają, jak mają wodę. Mokro jest, to przyczepiają im się do łapek. I później będę musiał im skubać. Także tu też nie ma wody. Dobra, im tutaj w koło naleję. Niech mają te... tą wodę tutaj, a później po filmie im tutaj dołożę tutaj też to, zrobię kółko, żeby mogły sobie jeść, a tu 100, a dobra. To im tak rozgarniam, żeby proste miały wysypane, nic nie wyszło, nic, bo tutaj przymknięte, no i muszę tak zamykać to, no przepiórki, no to latają, to wiadomo. Tutaj mi się skończyła pasza dla przypiórek. To będę musiał ją kupić nową. Zamówić. To wezmę im trochę. A za dużo dałem, to posunę sobie, zgarnę to wszystko do środka. Że do środka jeszcze tutaj wejdę. I sypnę im tą pszenicę. Ten w ogóle niebieski kogucik strasznie mi się podoba. Niebiesko-biały. Piękny kolor ma, taki rzadki. Tutaj im... moje piórko wyrzucę. No i niech sobie skubią. Już tutaj wychodzą. No czego tu przepióreczka? Czego? Tutaj u tych pocztowych i tych tiplerów tam. Normalnie wszystkie są. Czarne ładnie się trzymają tutaj. Białe tak samo. Cały czas na okienku siedzą. O! Tutaj ten. Mam go. Mam go. I tutaj podeszedł. Oj, 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 puściłem go, no, żeby mi te pióra nie wyrwać. Dobra, mam go. Ciężko mi go złapać teraz. No, ale tak, taki, to jest chyba samiec. O, ładne. No taki, puszczę go. Sobie leci. O. I te dwa czarne, śliczne. Dwie mają na prawej nodze białe obrączki. Że wszystko u nich dobrze jest. Ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3. 17 gołębi, w sumie z garłaczami było wtedy 19. I tym młodym, który zdech niestety, to też. Tu sobie wszędzie przejdziemy. Taki dzisiaj dłuższy film. Myślę, że z 15 minut powinien mieć na luzie. Także ta firanka trochę spadła. Dobra, poprawię później. O, przypiórek. No... jeszcze jedno jako widzę tam, to przejdę się po nie, wezmę, żeby, bo one nieraz mają za mało wapnia, no to biorą skorupkę, rozdziubują, a później to jako jedzą, ale skorupkę również. O, cieplutkie jako drugie, trzecie, takie śliczne jajeczka, nic tam nie ma już, a przepiórek. Jak widzicie, patrzcie, tak sporo jak się zbiorą w jednym miejscu. Jak na jakiejś fermie. No, przepiórek ile tu jest chyba?
90 czy 80, no coś podobnego. Także ja tutaj sobie odłożę jajeczka, żeby nie chcę mi się iść do domu, tam zanosić ich. Najwyżej nieraz wytłaczanki sobie biorę, przynoszę. No i wiadomo, wkładam sobie do wytłaczanek, tutaj gołębie zleciały. Ogarłacz ten czerwoniutki, aj, chodzą gołębie. Sąsiada już w powietrzu wypuścił. A przypiórki Teksasy, ładnie białe. Tworzę w ogóle te chińskie, to już ciężko to otworzyć. O, tutaj spróchniało całe, wilgoć naszło wodą, no i wiadomo, się rozwaliło. A jeśli chodzi o tych przypiórek, no to Teksasy ładne. Ta jedna biała, biało-brązowa, chińska. No i będzie chyba 5 kurek, 5 kogutków, idealnie po parach, jak będą się tak parowały. Przypiórki chińskie się parują, także bardzo fajnie. Wyszło, no, tu będzie kogucik. No, kolory mam też ładne. Te dwie lawendowe mi się podobają. Kurki dwie będą najprawdopodobniej, także tak u nich. A tamta, nie, dobrze, myślałem, że coś jest, ale dwie czerwone, parka też będzie z czerwonych. Także ja tutaj, skończyło mi się jedzenie dla kur, gdzie puste, biorę takich pojemników, na śmieci im wkładam, bo wiadomo, myszy nic się nie dostanie. I wszystko ładnie jest, tutaj mieszankę też kupiłem, to im zna. Dobra. Dobrze. Tak, jeszcze dwa worki. No i jest. Nioskę jedną. To jest kokoszka, smakoszka, nioska. Dla niosek. I tutaj pszenicę też będę musiał kupić, tą nową z tego roku. O ile chyba po 80 zł tutaj u mnie jest za metr. No, nie, czy 90. 90, przepraszam. No, ale u niektórych też po 80 zdarzy się. Także najczęściej po 90 stara. Tam złotówka chyba będzie teraz kosztować 90 groszy. No, po 90 w tym roku kupowałem tutaj. Troszkę całe resztki widać. O. Także tutaj trzymam. O, tutaj Esiok jeden sobie stoi. W pełni sprawny. I przejdziemy sobie do kurnika. Zobaczymy, co tutaj. Z jajek dzisiaj było 12, z czego 10 kurzych na 13 kur, jedno perlicze i jedno od silki, bo już wam mówiłem w jednym filmie, że silka się niesie mi, także ta brązowa bardzo fajnie, gęsi jedno tam ciężko jej chodzić, bo dużo rosną te gęsi jak na drożdżach. Z drugiej strony sobie przejdę, mówię, bez cięcia, tutaj ta słoma z tamtego roku jeszcze zostało trochę, jak sobie brałem i przynosiłem, kupowałem trochę też kostki, wiadomo, i kostka po 4 zł, słomy 3 zł, siano po 5 zł, ale siana nie kupowałem. I tutaj u tych młodych, także no co wy tutaj, także no, widać, nawet dziubią. No czego tutaj, chodź. O, dziubać, no, dziub. Dobra. Jeszcze udało mi się sprzedać tutaj jednej takiej pani. Sprzedawałem tą, miałem kurki sprzedać, a jedna jak wybierałem, po ciemku to było, koguta wybrałem, to przyszła, wymienia sobie na kurkę. Teraz same koguty zostały z tych moich pierwszych lęgów. Nie wiem, 10 tam chyba. Także, no, jeszcze jedną sprzedałem białą kurkę. Same koguty mi zostały. Jeszcze pewnie podokupuję coś tam. Także udało mi się sprzedać. Jedną niestety jastrząb tutaj lata. Tutaj na nowej wsi tam hołodowego, jak jechałem tam, latałem te jastrzębie. No i u mnie tutaj porwał jedną koguta chyba, najprawdopodobniej, bo z góry jak łapał, to akurat jak widziałem, jak miał w powietrzu, no ale nie widziałem, co akurat złapał, ale najprawdopodobniej koguta, bo koguty tu są, to te brązowe, no i kogucik też chodzi w stadzie, ten silka, no a ta kurka silka też bardzo ładna, no jest chyba mieszana USH z tą zwykłą jedwabistą, ale ta zielononóżka piękna,
Jest, ona ma chyba 3 lata czy 4, bardzo ładna kurka, niesie też jajka wspaniale. No tutaj, no, no nie boisz się, tak, prawda? No ty to się nie boisz, a może jednak trochę. Tutaj te kury sobie po tym drewnie skakują. Tutaj ta silka USA, coś kuleje, czy mi się zdaje, ładny ma kolorek. To nie, to kogucik będzie. To chyba kurka, choć ma długie te końcówki piórek na sobie. Ja go wezmę. No i tutaj kury sobie urzędują, cały czas prawie siedzą. Do sąsiada nie przechodzą. Na tym drewnie wygrzewają się, wiadomo. Także jeszcze do baranków sobie tam przejdę. Tutaj jabłko wyrzucę w odpowiednie miejsce. Porozkopują to. A to ma być w jednym miejscu. No i tutaj też trochę się wrzuca. A kaczuszki rosną. Pięknie. Także kaczka duża też z nimi ładnie sobie chodzi. Sobie teraz do tych baranów przejdę i zobaczę, co tam z tego ściana mi tam zostało. Tutaj przeniosłem, ale no to wiadomo, deszcz trochę popadał, no to się wzięło i ubiło. No i tak samo, no wiadomo, mokre. Pierwszy baranek. No. Co, bo chcesz? Bójść? Trzeba będzie cię tutaj ostrzyc. No tak. No i tam drugi. Tutaj są wypuszczane, bo tutaj jeszcze trawki zostało. Ładnej. Także drugi. A nie boją się prawie wcale, chleba dostają trochę. No wiadomo. I tutaj przebiegnę się, żeby to szybko było. Mało tego siana zostało już. Tutaj pograbione trochę. No i stąd cyk. Będę musiał zabrać. Od spodu już zielenieje. Także taki film. Mam nadzieję, że takie długie wam się podobają. Nie takie 3, 4, 5 minutowe. Bo wiadomo, daily nadal trwa. Także bardzo fajnie, bo ile? 2 tygodnie już prawie. Codziennie tak po minimum jeden film musi być, ale ja wrzucam nawet i po 2. Wiadomo, grzybki ładnie się widzę. No ładnie, ładnie widać, oglądacie, bardzo mnie to cieszy. Także na grzybki też dzisiaj byłem, trochę się zebrało. Także filmy widzieliście, czy będziecie widzieć na pewno, bo nagrałem tam 2. Jeden 12 minut coś, drugi 9 minut 34 sekundy. Coś podobnego. Także kaczki sobie tutaj, te to są te francuskie piżmowe. Ten z tyłu to widać będzie kaczor, no, ale ładnie sobie z matką chodzą. Jak coraz większe, no to coraz bardziej widać na podwórku, więc jakby wszystkiego jest, jeszcze tam 2 sobie uciekają. Ale ty tak kaczego, gęsiego idą, kaczego, co ja mówię. Także sobie jeszcze przyjdziemy na sam tam, no wiadomo, do dołu wejdę. Kogut samiutki chodzi. Jeszcze ma czas tutaj do kurek się dołączyć. No, a gęsi naprawdę duże. Jak tak patrzę sobie, urosły szybko, wiadomo, z moich lęgów. Tutaj już na chwilę będzie trzeba je wganiać, no za jakiś czas, te 4 godziny gdzieś tak, o 20, o 19, to już w środku. 20 do 19 są, najczęściej 20. Wiadomo, lisy nie przychodzą tu, ale rano są wypuszczane o 5, 4.30, no to
się wybiegają, mają czas, wszystko. Dobra, nic tu nie ma. Ja za chwilę będę sobie po filmie będę musiał tutaj wymieszać tą paszę. Do wiaderka biorę, wiaderko będę, pójdę sobie po nie. Biorę jedną łyżkę, jedną tą gnioski i dwie wielkie tego i mieszam w wiaderku i co wiaderko wsypuję do pojemnika, żeby miały to ładnie wymieszane wszystko. Wiadomo, bo wtedy lepiej jajka niosą. Tutaj ostatnio nawet kura jest jedno miejsce. Jakby się przewrócił. Nios jajka i tutaj zielona nóżka niosła. W tych prętach się chowią. I niosą sobie na spokojnie, bo wiadomo, te mają, przelecą sobie bez problemu tutaj po tych, po tych poprzeczkach tutaj metalowych prętach. Przelecą sobie na tutaj na tą stronę stodoły. Także to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam taki długi film się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału. No i dzięki za obejrzenie. I siemanko, do następnego.